Jeżeli podoba Ci się to, co widzisz, to subskrybuj mój kanał. Cześć kochani, tu Dorota i witam Was gorąco po dłuższej przerwie na moim kanale Dorota z Freaks. Pewnie nie jest dla Was zaskoczeniem, czym inspirowany jest dzisiejszy look. Otóż kreacją, a dokładnie makijażem, w jakim aktor Ezra Miller pojawił się na tegorocznej gali Met. Aspekt, powiedzmy, modowy i zgodność jego kreacji z tematem, no nie będę tego tutaj komentować, bo nie czuję się dość kompetentna do tego. Natomiast powiem od siebie, że mnie się podobało. Na mnie zrobiła kreacja bardzo pozytywne wrażenie. Może nie była to najbardziej oryginalna kreacja, może nie była to najbardziej szokująca kreacja, nawet w jego wydaniu wyglądał, mimo że oczywiście był to mężczyzna z wieloma oczami na twarzy, w sukience i gorsecie, to wyglądał no nie jakoś bardzo szokująco, dosyć klasycznie bym powiedziała. Czarna prążkowana marynarka, biała koszula, czarne włosy, czerwone usta. No jest to klasyka, ale oczywiście największe wrażenie w tej kreacji robił makijaż, który wykonała Mimles, którą możecie znać z Instagrama przede wszystkim. Ona jest właśnie specjalistką od takich looków, gdzie pojawia się wiele par oczu, wiele nosów, wiele ust. Wiele osób się nią inspiruje. Ja do tej pory tego nie zrobiłam, więc jest to pierwszy raz. I ta kreacja bardzo mnie ucieszyła i od razu pomyślałam sobie, że chciałabym ją odtworzyć, bo przede wszystkim ucieszyło mnie to, że może na wyrost, ale poczułam, że jest to jakieś takie przedstawicielstwo tego, co robię ja, co my robimy w internecie właśnie na czerwonym czy tam różowym dywanie. I to jest właśnie moja interpretacja tego, co Mimi Choi namalowała na twarzy Ezry Millera. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wykonałam, to oczywiście za momencik będzie tutorial. O właśnie teraz. I kochani, zaczynam właściwie jak klasyczny makijaż. Pokrywam twarz podkładem i mój wybór akurat padł na Smashboxa, ponieważ mam go w kolorze, w którym aktualnie jest moja skóra. Troszeczkę się opaliłam, więc muszę wybierać ciemniejsze podkłady w tym momencie. Do tego makijażu skóra powinna być właściwie jak u lalki, bardzo dobrze wygładzona, ładnie wykonturowana. Dlatego następnym krokiem jest korektor. W moim przypadku wybór padł na Lovely Liquid Camouflage, ostatnio mój ulubiony. Kolor to dwójka. I nakładam go w taki rozszerzony trójkąt pod okiem, także na środek czoła, nos i podbródek, czyli wszędzie tam, gdzie chcę nie tylko wygładzić moją skórę, ale troszeczkę ją też rozjaśnić. A następnie sięgam po korektor do konturowania Can't Stop Won't Stop z NYXa, żeby właśnie już wykonturować kości policzkowe, czoło itd. Mało tego, pokusiłam się nawet o baking, który wykonuję bardzo rzadko, ale w tym przypadku uważam, że się świetnie sprawdził. Na nagraniach ta skóra wygląda faktycznie no niemalże nieskazitelnie. I następnie przechodzę już do naszkicowania 5 par oczu. A następnie z farb wodnych komponuję, bo to kilka kolorów w skład tego turkusu weszło. Właśnie dobieram taki kolor, który pasuje do mojej tęczówki. Aktualnie mam założone soczewki, więc to do koloru soczewek tak naprawdę dobieram. I jak widzicie, robię te wszystkie kroki tak po kolei. Nie zajmuję się naraz jednym okiem, tylko najpierw we wszystkich maluję kształt, potem kolor tęczówki, następnie trochę nakładam cienia. Ja mam taką metodę pracy, zresztą wiecie to nie od dzisiaj, często tak pracuję, szczególnie jak mam do namalowania jakieś identyczne elementy. W ten sposób bardziej mam kontrolę nad tym, żeby faktycznie każdy etap przebiegał podobnie. Chociaż oczywiście nie na każdym etapie da się to zrobić, dlatego wstępnie właśnie sobie zrobiłam tak, żeby każde oko miało tę samą bazę, tę samą podstawę, a teraz już każde oko indywidualnie będę dopracowywać, no właściwie osobno. Najpierw zajmuję się moimi prawdziwymi oczami. Jak widzicie, po prostu wykonuję dosyć klasyczny makijaż, który noszę często, kiedy muszę mieć troszeczkę mocniejszy make-up. Oczywiście podkreślę również brwi, dosyć mocno je podkreślę, dodatkowo jeszcze domaluję pomadą do brwi pojedyncze włoski.
To jest rzecz, którą oczywiście zaczerpnęłam właśnie z looku Ezry Millera, ponieważ jak widzicie, nie przekładam tego makijażu 1:1, nie próbuję się do Ezry upodobnić, ale ten jeden element jak najbardziej zaczerpnęłam, bo po prostu bardzo mi się podoba. Kiedy widzę już, jak mniej więcej będą te moje prawdziwe oczy wyglądać, mogę przejść do przekładania tego samego na pozostałe oczy. Jak zauważycie, do prawdziwych moich rzęs jeszcze dokleję sztuczne, a przy oczach namalowanych będę je po prostu dorysowywać. I tak, to środkowe, największe oko, ono jest troszeczkę inne i jakby malowanie go rządzi się troszeczkę innymi prawami, ponieważ ono ma jakby dwa tylko kąciki zewnętrzne. To po to, żeby było po prostu symetrycznie i żeby to oko jakby nie patrzyło w którąś stronę i nie było zaczerpnięte z lewej lub z prawej strony. Dlatego stworzyłam takie zupełnie jakby inne środkowe oko. Pozostałe oczy będą już oczywiście miały swoją stronę przypisaną, dlatego będą może troszeczkę bardziej podobne do prawdziwych oczu. I oczywiście kluczową sprawą w tym, żeby to oko faktycznie sprawiało jakąś iluzję prawdziwości, jest dobór kolorów, no i oczywiście te refleksy światła na tęczówce, które muszą być jak najbardziej podobne do tego, co odbija się w moich prawdziwych oczach. Oczy namalowane na czole są już gotowe, no i teraz jak widzicie maluję jeszcze brwi. Położenie tych brwi na twarzy właśnie względem tych oczu nie jest może jakby najbardziej logiczne, ale jest to właśnie taka wizja Mimles, którą ona po prostu wymyśliła, stworzyła. Ja to oczywiście przekładam z oryginalnego dzieła i uważam, że wygląda to rewelacyjnie i fajną iluzję tworzy. Nie opisywałam Wam, co się działo po kolei przy każdym z oczu, ponieważ praca za każdym razem była właściwie taka sama. Czerwień na ustach oczywiście musiała pozostać, no i tylko założyć jeszcze perukę, białą koszulę i mój look jest gotowy. Napiszcie mi koniecznie, jak Wam się podobała moja interpretacja, no i oczywiście, która z kreacji na Galimet zrobiła na Was największe wrażenie. Ja tymczasem się z Wami żegnam, oczekujcie już niedługo kolejnego filmu. Zapraszam Was oczywiście serdecznie, bądźcie ze mną, buźka!